Z cytatów korzystamy właściwie codziennie, a szczególnie ci, którzy tworzą coś do internetu. W muzyce cytat nie jest taki prosty. Ale o wszystkim powiemy sobie dzisiaj w trzecim odcinku z drugiej serii z cyklu Save the Music z prawem. Żeby legalnie korzystać z cudzego utworu, musimy mieć co do zasady zgodę autora. Nie musimy jej mieć, jeżeli utwór jest już niechroniony, czyli mówimy, że jest w domenie publicznej. Ale jest też trzecia opcja. Nie musimy pytać o zgodę wtedy, kiedy ustawa pozwala na korzystanie z cudzego utworu bez pytania autora o zgodę i bardzo często też bez zapłaty wynagrodzenia. Taką sytuacją jest właśnie tak zwane prawo cytatu, czyli korzystanie z fragmentów urywków cudzego utworu we własnej twórczości. Ale najważniejsze jest, żeby cytat służył określonemu celowi. Czyli nie można cytować tak po prostu, kiedy się chce, tylko musi to się odbywać w określonym celu. I te cele są cztery, przynajmniej takie, które wylicza ustawa, czyli to jest wyjaśnianie, nauczanie, analiza krytyczna i prawa gatunku twórczości. I pokrótce powiemy sobie o każdym z tych celów. Po pierwsze, dosyć proste wyjaśnianie, czyli jeżeli omawiamy jakąś tematykę i potrzebujemy, żeby zilustrować treść, którą przekazujemy, potrzebujemy wyjaśnić pewne kwestie, możemy się posłużyć cudzą twórczością. Najczęściej nam się kojarzy to w twórczości naukowej, czyli jak piszemy jakąś pracę magisterską, doktorską, wypracowanie, cokolwiek, że żeby wyjaśnić jakieś zagadnienie, odwołujemy się do cudzych słów i wtedy ono jest bardziej zrozumiałe, jest pełniejszy obraz zagadnienia, które wyjaśniamy. Pierwszy jest to cel wyjaśniania. I to jest wtedy, kiedy chcemy omówić jakieś zagadnienie i bez odwołania się do tego cudzego fragmentu utworu albo cudzego utworu, ten wywód nie jest jasny, nie jest zrozumiały i nie jest pełny. I musimy odwołać się do cudzej twórczości, żeby to, co chcemy przekazać, w ogóle zostało zrozumiane. Czyli na przykład jak tworzymy jakieś wideo na YouTube'a i chcemy wyjaśnić, nie wiem, jak działa klawesyn, jak wygląda wnętrze klawesynu, jak poruszane są struny itd., itd., to możemy odwołać się na przykład nie mamy własnego materiału wideo dotyczącego właśnie wnętrza klawesynu, to możemy się odwołać do cudzego wideo, w którym to jest omówione. Czyli na przykład jak chcemy zrobić wideo na temat jakiejś harmonii w naturze czy powiązań matematyki i muzyki i na przykład chcemy zilustrować to omówienie tego tematu liczbami Fibonacciego, to możemy odwołać się do jakiegoś fragmentu pracy, która omawia te zagadnienia po to, żeby ten wywód był bardziej zrozumiały, bardziej ugruntowany i był po prostu pełniejszy. Kolejnym celem jest cel nauczania. I tutaj chodzi o to, że własnymi słowami czy za pomocą własnych środków wyrazu nie jesteśmy znowu w stanie przekazać w pełni treści, które chcemy kogoś nauczyć. Czyli musimy je zilustrować na przykład innym fragmentem jakiegoś utworu, czyli fotografią czy fragmentem utworu muzycznego. Na przykład omawiamy twórczość Beethovena albo twórczość jakiegoś współczesnego muzyka. No i wiadomo, że jak nauczamy o jakiejś osobie, jego twórczości, to dla pełnego zrozumienia tych zagadnień potrzebne jest też zaczerpnięcie z niej, to znaczy przedstawienie jej właśnie w celu nauczania. Kolejnym celem usprawiedliwiającym cytowanie jest analiza krytyczna. I to jest dość logiczne, jeżeli chcemy coś przeanalizować, nie chodzi o krytykę, żeby było jasne, tylko chodzi o takie spojrzenie z zewnątrz na jakiś utwór albo na jakiś fenomen, na jakieś zagadnienie, to żeby je omówić, musimy się do niego odwołać. I dlatego po to można cytować.
I recenzja jest takim typowym przykładem analizy krytycznej, kiedy mamy na przykład jakiś film, który wchodzi do kin i chcemy wykonać jego recenzję albo no, zwykłą, taką papierową, w sensie pisaną, albo taką wideorecenzję. No i wtedy w celu właśnie analizy krytycznej danego filmu możemy przedstawić jakieś sceny z niego i je omawiać. Czy na przykład sceny, fragmenty widowisk sportowych, kiedy nie wiem, chcemy omówić zachowania zawodników na boisku i wtedy też w celu analizy tych ruchów, tego meczu, możemy też pewne sytuacje pokazać poprzez przekazanie fragmentów tego wideogramu, czyli tej transmisji z meczu. Natomiast nie chodzi tu o takie sytuacje, że po prostu puszczamy fragment meczu bez żadnego komentarza. Jakby to nie chodzi o to. Chodzi o to, że zawsze cytowany fragment musi służyć naszej wypowiedzi. Czyli musi być, mówimy, podporządkowany, tak, temu, co mówimy, a nie chodzi o to, żeby po prostu przedstawić cudzą treść bez pytania o zgodę. No nie o to chodzi. I ostatni cel, najbardziej problematyczny, i ustawa mówi, że są to prawa gatunku twórczości. No i widać, że to sformułowanie jest dosyć nieostre, no bo musimy wtedy stwierdzić, że są różne gatunki i te gatunki mają swoje prawa. I są gatunki, które ze swej natury i ich prawem jest odwoływanie się do cudzej twórczości, cytowanie, i takie, które tego nie robią. I to jest, jak rozumiemy w ten sposób, to jest to jakby w doktrynie prawa uważane za takie wąskie podejście do cytowania. No bo wtedy możemy cytować właśnie tylko w takich gatunkach, które ze swej natury, no ich cechą po prostu taką naturalną jest odnoszenie się do cudzej twórczości, czyli to jest wtedy, kiedy parodiujemy coś, kiedy to jest pastisz, karykatura albo właśnie ta wspomniana już recenzja. Natomiast szersze podejście traktuje to troszeczkę tak poprzez odwołanie się do pewnych zwyczajów, czyli że jeżeli generalnie w jakimś gatunku uważa się, że no, korzystanie z cudzej twórczości jest przyjęte, jest jakąś naturalną rzeczą dla tego gatunku, czyli taki przykład to może być motto przed książką, czyli fragment cudzego utworu, w takim celu upiększającym albo w celu nadania książce pewnego odniesienia do cudzej twórczości, pewnego takiego, powiedzmy, może mrugnięcia okiem do czytelnika, żeby on jakieś inne konteksty złapał. No to jest takie szersze rozumienie tych praw gatunku twórczości. I jakby nie ma jednej linii, która by była pewna i która by była zdecydowana. To znaczy zawsze powołując się na prawo gatunku twórczości, trzeba uważać, to znaczy zawsze to każda odrębna sprawa, jeżeli jest sporna, no podlega ocenie, czy to mieści się w tych prawach gatunku twórczości, czy nie. Natomiast moim zdaniem, no nie można powiedzieć, że skoro wszyscy tak robią, to jest dozwolone. No i tutaj odsyłam do odcinka o samplingu, gdzie było o tym troszkę więcej. Co jest jeszcze ważne i bardzo pozytywne, że prawo cytatu nie odnosi się tylko do utworów, czyli nie wiem, kompozycji, utworów słownych, fotografii, wierszy, ale też do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów czy innych dóbr chronionych prawami pokrewnymi. Czyli jakby te przepisy odnoszą się też do tych innych dóbr, nie tylko do utworów. Ostatnią rzeczą jest to, że cytat zawsze musi być opisany. To jest bezwzględny warunek, żeby legalnie cytować. To znaczy zawsze musimy podać autora cytowanego fragmentu i źródło, z którego pochodzi. I wtedy jest to i rzetelne, i też legalne cytowanie. Obiecałam parę słów też na temat cytatu w muzyce. No jak wysłuchali Państwo już tego, co mówiłam wcześniej, no to trudno powiedzieć, żeby muzyka mogła spełniać cel nauczania sama w sobie, wyjaśniana, analizy krytycznej. No, muzyka temu nie służy i sama w sobie jakby trudno, żeby spełniała te cele. Więc to, czego możemy się trzymać, jeśli chodzi o muzykę, to jest tylko ten czwarty cel, czyli prawa gatunku twórczości. Czyli możemy powiedzieć, że na przykład jakieś parodie muzyczne wtedy, kiedy dany autor w jakiś sposób żartobliwie przedstawia cudzy utwór, też środkami muzycznymi, będzie to działanie dozwolone. Natomiast jakby w innych przypadkach jest to bardzo, bardzo wątpliwe i sugerowałabym nie powoływanie się na prawo cytatu,
w celu usprawiedliwienia, no nie wiem, na przykład właśnie wspomnianego samplowania albo umieszczania cudzej melodii w naszym utworze, bo może być to ryzykowne. W większości przypadków będzie dla nas proste odpowiedzenie na pytanie, czy możemy cytować, czy nie możemy cytować. No tak naprawdę w praktyce jest najważniejsze to, żeby nie unikać oznaczania cytowania. I to chyba jest największa bolączka, że pomija się cudzysłowy, albo w jakiś sposób nie podaje źródła, albo to źródło jest źle wskazane, więc jakby tutaj myślę, że trzeba szczególną uwagę przyłożyć do tego, żeby legalnie i prawidłowo cytować, natomiast samo umieszczanie fragmentów w pracach różnych naukowych, czy właśnie w recenzjach, czy w jakichś materiałach edukacyjnych, gdzie jest to podporządkowanie tym celom nauczania, wyjaśniania, powinno nie budzić wątpliwości. I też proszę pamiętać, że jak umieszczamy takie materiały na YouTubie i system Content ID je wyłapie, to zawsze możemy w odpowiedzi właśnie powołać się na prawo cytatu, że ten fragment, który został jakoś tam zakwestionowany, został użyty właśnie w celu wyjaśniania, w celu nauczania, albo w celu analizy krytycznej, albo jest to usprawiedliwione prawami gatunku twórczości. Tylko powtarzam, trzeba zawsze oznaczyć cudzy utwór, podać źródło i wtedy wszystko powinno być w porządku. Mam nadzieję, że te informacje były pomocne i teraz prawo cytatu nie będzie Państwu sprawiało żadnego problemu. A ja zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Save the Music z prawem.